Polski na Węgry na dwóch kółkach to możliwe i wykonalne. W taką właśnie podróż wyruszyło ośmioro śmiałków spod Poznania. Dziś na chwilę zatrzymali się w Opolu. Opole to drugi przystanek na trasie liczącej ponad 1400 kilometrów. Grupa wyruszyła we wtorek z Suchego Lasu koło Poznania. Pierwszy dzień taki już etap jak kiedyś wyścigu pokoju, bo 167 kilometrów. Wszyscy dzielnie znieśli, a zwłaszcza, że był straszny upał. Każdego dnia rowerzyści pokonują około 100 kilometrów. To niemały dystans dla tych, którzy w tak daleką drogę wybrali się po raz pierwszy. Takie przygotowanie ogólnomotoryczne pewnie jest. Przyjaciele to zdradzili mi kilka takich sposobów, jak przetrwać taką wyprawę. Za niespełna dwa tygodnie grupa dotrze do powiatu Tamasi na Węgrzech, 40 kilometrów od Balatonu. Objazdówka wokół jeziora to kulminacyjny punkt programu. Jak na prawdziwy kolarski team przystało, grupa ma sponsorów. To jest Herb Winy Suchy Las, która zasponsorowała koszulki kolarskie, przygotowane specjalnie na tą wyprawę, zgodnie z napisem, z datą. Na plecach jest mapka przejazdu. Powiat poznański zafundował specjalne przeciwdeszczowe kurtki. Dla części uczestników takie wyprawy to nie pierwszyzna. Byliśmy w Niemczech, w Holandii, w Danii, na Bornholmie, i jeździmy po całej Polsce. Na Opolszczyźnie też jest gdzie pojeździć rowerem. Jest to właśnie Góra Świętej Anny i nie tylko. Przepiękne są ścieżki rowerowe, preferuję tym początkującym Wyspę Bolko. Jutro rowerzyści przekroczą granice państwa. Pierwszy postój w Czechach mają w Nowym Liczynie. Spotkanie z Rumcajsem niewykluczone.